Na początku tego filmu chciałbym powiedzieć, że na Facebooku została stworzona grupa dla widzów tego kanału, więc jeżeli chcecie, możecie dołączyć. Link znajdziecie do tego w opisie. Będziemy się tam wspólnie wymieniać doświadczeniem hodowlanym, no i tworzyć taką samą społeczność jak na YouTubie. Witam wszystkich na moim kanale. Taki krótki filmik na szybko dogram, bo chciałem pokazać te krople dla bąbla, które mu pomogły, a zapomniałem na odcinku pokazać. Nazywają się Zuma, świetlik plus, łagodzące krople. Tak to wygląda całe opakowanie. Może sobie otworzymy. Nie są one testowane pierwszy raz u mnie w hodowli, bo jak miałem te barany francuskie i był ten fajny, duży samiec, no to miałem taki sam przypadek u niego. Zakropiłem i w sumie po jednym czy dwóch dniach już było dobrze. Kurde, nie mogę wyciągnąć tego. O, teraz jest git. Krople wyglądają tak. Nie mam zamknięcia, bo gdzieś zgubiłem, ale no, zawijam to takim streczem. Jak widzicie, Zuma świetlik plus, takie coś. Ja to kropliłem jeden raz dziennie i kropla po prostu do oka. No i tak powtarzać przez 3 dni myślę, a jak się ciągnie dalej, no to chyba to nie jest to. Nie warto tego ciągnąć. Ale zawsze jak tak patrzyłem, u tamtego samca zrobiłem, to kropliłem mu 2 dni przeszło. U tego bąbla za pierwszy dzień już było git, ale na drugi dzień poprawiłem do pewności.